Burdick znalazła się wśród 11 zawodniczek, które dostąpiły zaszczytu wzięcia udziału w kampie Team USA. To dla niej wielkie wyróżnienie i szansa na grę w Igrzyskach Olimpijskich. Sierra Burdick też jest w dalszym ciągu jeszcze na kampie 3x3 w Stanach. Także w okrojonym składzie spotykamy się i na pewno te przygotowania do meczu z Gorzowem będą trudniejsze, ale już z takich sytuacji też wychodziliśmy. Ale my bardziej w tej chwili już myślimy pod kątem tego, jak przygotować najlepszą dyspozycję na playoff. Nieobecność Burdick to ogromne osłabienie, ale we Wrocławiu tak do wylotu Amerykanki za ocean absolutnie nie podchodzą. Cieszą się z sukcesu swojej zawodniczki i szansy, jaką otrzymała. Myślę, że to przede wszystkim wyróżnienie jest dla CI, że opiera się o tą szeroką kadrę. Teraz też świeżo upieczona olimpijka, która ma wyjazd zapewniony do Tokio, Neca Jovanović. Na pewno to podnosi jakby rangę naszego klubu. Wrocławianki mają miłe wspomnienia z rywalizacji z drużyną z Gorzowa Wielkopolskiego. W tym sezonie pokonały AZS na wyjeździe 71-63. Tam wtedy wykonaliśmy dużą pracę, dobrą pracę zespołową. No tylko nie zapominajmy, że Gorzów od tego czasu przede wszystkim wymienił gracza na pozycji numer 1 i no już z tą zawodniczką na pewno jest to jeszcze mocniejszy zespół niż był i przez wielu uważany jako jeden z głównych kandydatów do finału. Nie indywidualności jednak są celem Ślęzy, tylko gra drużynowa. To ma dać sukces w niedzielnym starciu. My będziemy się starali przygotować i skupić na tym, co robiliśmy na pierwszym meczu z Gorzowem, czyli bardziej zespół zatrzymać. Czasami jest tak, że indywidualności muszą swoje punkty zdobyć, ale postarajmy się ograniczyć poczynania pozostałych. Na pewno tam niekwestionowaną liderką jest Cooper i to na niej cały ciężar gry jest oparty. Początek spotkania w hali AWF-u przy Paderewskiego w niedzielę o godzinie 16:00.